Patrzy z góry na mieszkańców Zabrza. Jest tu ulica i przystanek nazwany jego imieniem. Teraz profesor Zbigniew Religa, słynny kardiochirurg i były minister zdrowia, doczekał się pomnika. Mieszkańcom nie trzeba przedstawiać tej postaci. Bardzo ważne, dlatego że to jest po prostu człowiek, który ratował ludzkie życie i pierwszy raz przeszczepił serce. Bardzo dobrze go pamiętam, bo moja córka pracowała razem z panem profesorem Religą i później był taki koncert. No i zaprosił nas oczywiście i chwilkę nawet porozmawiał ze mną, także miałam okazję. Dzisiaj rano ważący prawie 3 tony pomnik stanął na rogu ulic Religii i Wolności. Również dzisiaj do ziemi trafiła kapsuła czasu, a w niej m.in. akt wzniesienia pomnika, w którym można przeczytać o dokonaniach związanego z Zabrzem profesora. Stoimy przed pomnikiem wybitnego, wyjątkowego człowieka. Człowieka, który na koniec swojego życia powiedział, że wszystko, co zawdzięcza, zawdzięcza rodzinie i Zabrzu. Ale myślę, że Zabrze zawdzięcza profesorowi ukierunkowanie dalszego rozwoju miasta. Zanim pomnik przybrał obecny kształt, powstało 16 projektów, z których władze miasta wybrały właśnie ten. Pomnik o wymiarach około 7x7 metrów przedstawia postać profesora umieszczoną na elektrokardiogramie, którego elementy są zdobione 24-karatowym złotem. Robiliśmy ten pomnik spokojnie, bez pośpiechu, co też jest bardzo istotne. Nie żadne tempo i tak dalej. Tak jak kiedyś robiono pracę, mistrzowie robili. Trwało to parę lat, żeby coś takiego powstać. To też powstawało, bym tak powiedział, przez 2 lata. Taka jest droga, to jest ciężka praca. Choć pomnik już stoi, to nadal trwają prace na terenie wokół niego. Oficjalne odsłonięcie zaplanowano na 30 września.